dzień za dniem ucieka, wciąga nas wir monotonii. Ludzie nie do końca są świadomi, wolimy czas tchonić albo gonić za pieniądzem i biznesem, to nieuniknionym stresem. Uciekają lata, pędzą jak ekspresem, a ja spoglądam w lustro. Dopiero się ocknąłem, jak uciekło mi dzieciństwo. We wspomnieniach tonę, tylko one mi zostały i zdjęcia jak były małe. Sekundy wolniej mijały, szczęście szczegóły dawały. Chciałbym poczuć choć na chwilę smak tamtej wolności. Obecnie mnie pochłaniają obowiązki dorosłości. Jeszcze cieszę się z młodości, cieszę się póki mam czym, ale z każdym rankiem otwierając oczy jestem starszy. I biedni nieświadomi, ci co nie mają pojęcia, czas potrafią zatrzymać tylko filmy i zdjęcia. Wiem, to trudne do przełknięcia, uciekamy od prawdy, ale pomyśl o tym czasem, bo koniec może być nagły. Żyję każdą chwilą, bo czas tak szybko mija. Sekunda za sekundą płynie, płynie. Ilu już odeszło, zamieniło się w przeszłość. Odkładam wszystkie sprawy i doceniam teraźniejszość. Bo jak powiedział Sokół, czas to terrorysta. Byłbym głupi, gdybym z życia swego nie korzystał, więc łapię każdą chwilę, bo nie działa tu wsteczny. I mylą się debile, przecież nikt nie będzie wieczny i bezpieczny na tym świecie. To jedna niewiadoma, ale jedno wiem na pewno, czas kiedyś nas pokona, trzyma w szponach i nikt się z nich nie wydostanie. Korzystaj z każdej sekundy i pamiętaj to przesłanie, bo nawet nie zauważysz, kiedy pół życia spierdoli. Ja pamiętam o tym i cieszę się nim do woli. Nie wiem jak ty, ja nie chcę zniknąć bez śladu, dlatego puszczam w świat setki tekstów i podkładów. Tylko to zostanie po mnie, plus tysiące wspomnień, a po tobie co lepiej w porę oprzytomniej.